kończąc, Szanowni Państwo, myślę, że naszym celem jest przede wszystkim budowanie gospodarki czy rynku konkurencyjnego. Przedstawiam się, żeby tej regulacji było jak najmniej. I geneza budowy tej regulacji sięga, jeżeli dobrze pamiętam, 98 roku. Wczoraj czytałem argumentację, którą pisała pani doktor Braczyńska i pan doktor Kniewicz. Ta informacja, którą podawali Państwu, była taka, że ta regulacja ma przeciwstawić się swobodnemu tworzeniu cen, swobodnemu cenotwórstwu energii. Miała zabezpieczyć klienta. Może powinienem zacząć od czego innego. Jesteśmy na Pomorzu. I czego potrzebuje Pomorze? Pomorze potrzebuje energetyki, dlatego że energetyka jest podstawową dziedziną, podstawową branżą, która zbuduje gospodarkę w Pomorzu. Uważam tutaj drzwi otwartych, to jest powszechnie wiadomo. Żeby taka gospodarka powstała, potrzebne są inwestycje. Żeby te inwestycje weszły do nas do kraju, czy na Pomorze, to praktycznie mogę potwierdzić to, co mówili Państwo od mojej prawej do lewej strony. Potrzebne jest dobre środowisko regulacyjne. Trudno powiedzieć mniej czy bardziej sprzeczać się z panem prezesem Bandą, czy reguluje na przykład ciepłownictwo za bardzo, czy za mało. Natomiast co to znaczy dobre środowisko regulacyjne? To jest takie środowisko regulacyjne, które, jak pan prezes Bandą powiedział, zawiera, czy pomaga tworzyć planowanie strategiczne, scenariusze, jednolitą politykę. To są warunki kluczowe, które pomagają wejść, czy pozwalają wejść biznesowi na przykład na Pomorze. Na jaki okres? To środowisko regulacyjne, czy te zasady, ta polityka energetyczna, ona wymaga okresu tak zwanego długiego. Długi okres to jest minimum 20 lat. Nie możemy planować, czy tworzyć regulacji, czy tworzyć prawa, które będzie funkcjonowało od wyborów do wyborów. Tutaj muszą przechodzić kolejne rządy, jeżeli będzie to ten sam rząd, czy ta sama, kolejna opcja polityczna, przepraszam, czy będzie ta sama, czy będą różne opcje polityczne, one powinny przechodzić i realizować, a nie mieszać, czy mówiąc kolokwialnie, nie grzebać w tej regulacji, nie grzebać w pytaniu. No i to otoczenie regulacyjne wymaga dobrej, rzemieślniczej roboty. Przede wszystkim wykonania analiz, zanim taką regulację, czy zanim takie prawo się stworzy. Ustawy i regulacje nie mogą być eksperymentem. To jest niedopuszczalne, żebyśmy mieli sytuację, gdzie w nowelizacji kodeksu cywilnego w ramach przesłu dołącza się kolejki winowe i trakowania. To jest po prostu skandal. Dalej, proszę Państwa, takie regulacje, czy takie prawo tworzyliśmy. Mamy w ramach efektywności energetycznej termomodernizację. Mieliśmy do 23 stycznia, nie mieliśmy. Do 23 stycznia nagle ministerstwo zdecydowało, że się skończy. No to może faktycznie, tak jak pan senator powiedział, że nie wiemy, o co chodzi o pieniądze, ale to moje pytanie jest takie. Jeżeli dopłata do inwestycji jest na poziomie 16%, a fakt, który z tytułu realizacji inwestycji wpływa do budżetu to 23%, to dlaczego się skończyło? Stworzyliśmy system wsparcia zielonych certyfikatów. No, tak długo przy nim manipulowano, że został rozłożony na łopatki i w momencie, gdy potrzebna była już nie tak zwana niewidzialna ręka rynku, ale ręka tego regulatora, ja nie mówię tutaj o panu prezesie, ale o ministerstwie, to nikt nie, tak jak w przypadku chociażby interwencji na rynku walutowym, nikt takiej interwencji na rynku zielonych certyfikatów nie podjął. Mamy
przed nami kolejne regulacje. To są białe certyfikaty, które wiemy już, że w ramach dyrektywy europejskiej, czyli efektywność energetyczna, ona będzie funkcjonowała w określonym kształcie do 2020. Czyli przed nami jeszcze duża praca, żebyśmy ten system białych certyfikatów czy regulacje, które obowiązują, żebyśmy go wydłużyli. Właściwie można powiedzieć, że są instytucje, które starają się, budują i starają się dokonywać analiz do tej pracy regulacyjnej, do tej pracy przepracowywania prawa czy regulacji. Wymagane są dogłębne i szczegółowe analizy rynku. I taką instytucją w przypadku Ciepłownictwa jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, gdzieś tam wspomagana za roku przez Izbę Ciepłownictwa. I wraz z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi, Izbą Ciepłowniczą, Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, w ramach takiego partnerstwa z Ministerstwem Gospodarki opracowywaliśmy i prawo energetyczne, i ustawę o korytarzach przesyłowych. I co z tego na dzisiaj zostało? Tak jak powiedział mój kolega, zostały, proszę Państwa, nowe związki partnerstwa. No więc, ale to jest przyjemne, czy to jest ten mniejszy? Zadam to pytanie, panu jest w myśli. Tak, pani minister właśnie jest bardzo dociekliwa. Mamy jeszcze, bo właściwie to jest ten moment, że muszę powiedzieć jeszcze o ustawie korytarza przez głowę. To trudno powiedzieć, czy tutaj cieszyć się, że nie ma, czy płakać. Natomiast z punktu widzenia ciepłownictwa w Polsce. Ciepłownictwo czy ciepłownictwo są dodani, żeby wydać 5,5 miliarda złotych na inwestycje. Na razie nie mogą tego zrobić, bo nie ma ustawy o korytarzach przesyłowych. W związku z tym, jeżeli prowadzi się jakieś inwestycje i rozmawia się z liczbą 300 właścicieli działek i 300 pierwszych powie nie, to inwestycje jest zatrzymane. I chyba takim najlepszym przykładem jest nie tyle ta rura, o której pan senator Iwan wspominał dość dawno temu, zresztą to miało miejsce w Zielonej Górze, ale przykład z Łodzi, gdzie analogiczna sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji Dalki. Właściciel działki nie wpuścił pracowników operatora na posesję, w związku z tym tam jeszcze było czasu, żeby szukać policji, czy szukać środków prawnych. Oni po prostu podkopali się pod jego działką do tej rury. No to jest, proszę Państwa, no przepraszam za kolokwializm, ale to są chyba jakieś jaja już tutaj, a nie tworzenie regulacji. Polak potrafi. No tak. Ale to pani minister, a propos Polak potrafi, to w ramach stworzonego systemu planowych certyfikatów właściciel jednej z firm zgłosił się do urzędu z zapytaniem, czy może otrzymać kolorowe certyfikaty, a ta firma to była krematorium. Do wysokiego urzędu, tak. Odpowiedź była negatywna. Nie pozwolił mu na wyczyszczenie zwłok, myśmy natomiast prosili, żeby zapewnił go o utrzymanie mu źródła. Czyli tego surowca, przepraszam. Nie.